Cześć, mam na imię Piotr. W maju tego roku byłem w Pakistanie przez 3 tygodnie. Jak wpiszecie sobie w przeglądarkę internetową Pakistan, zobaczycie mnóstwo niepokojących informacji. Wybuchy, ataki samobójcze, morderstwa, walka o władzę i walka o regiony. Natomiast chcę wam pokazać inne oblicze Pakistanu. Byłem w rejonie, który się nazywa Gilgit-Baltistan. Od Islamabadu na północny wschód w kierunku Chin. Jedno pasmo górskie Karakorum, drugie pasmo górskie to Hindukusz. Wiedzie tam droga Karakorum Highway, która jest bardzo piękna, ale jeszcze piękniejsze są doliny, które są, odchodzą od tej drogi na oba kierunki. Chcę wam powiedzieć, że przeżyłem bardzo ciepło i mile ten wyjazd. Byliśmy bardzo dobrze ugoszczeni przez Jimmy'ego Shamuna i jego rodzinę. Jimmy to 27-latek, który otwiera swój biznes turystyczny. Dlatego chcę mu trochę pomóc, bo jest dobrym człowiekiem. I myślę, że takie wizyty mogą poznać i zbliżyć kultury. Poznać się wzajemnie, zmniejszyć napięcia i niezrozumienie. Ten rejon Pakistanu jest bezpieczny z mojego punktu widzenia. Na pewno te wszystkie wydarzenia, które lecą w internecie, też się wydarzyły. Ale są w innych miejscach, innych regionach. Ja tam jechałem pełen strachu i obaw, powiedziałem sobie, spróbujemy. Jechałem motocyklem, moja żona w samochodzie wsparcia i grupa znajomych. Mała grupa znajomych. Przeżyliśmy piękne chwile i chcemy się z wami nimi podzielić. Ja musiałem sobie takie pokrowce uszyć. Tak, a o takie z koroneczki. Ja ma, gdzieś znajdę. Thank you.
Może ty chcesz zrobić? No, tego odbicia. No właśnie. A są prawdziwe. No. Well, basically, in the northern part of Pakistan, now it is known as Gilgit-Baltistan. You may know in former times in Gilgit-Baltistan, there are several independent kingdoms. So most of them are the rival kingdoms. So that's why, with the passage of time, the kings of Hunza, they decided to build forts for their security as well as residence. Świadkami wypadku. Samochód jadący z tamtej strony wyleciał z trasy, z szosy karakorumskiej i spadł tam. I tam ludzie idą i niosą ciała, bo trzy osoby zginęły. Nie miały szans. Most Husseini legendarny. No i nie ma mostu, rozebrali. Niestety. Kierówki są. Kierówki jesteśmy. Nie, teraz ja mosty tutaj w regionie pasu. Jeden to jest Husseini Suspension Bridge i on jest w tej chwili remontowany. Byliśmy tam wczoraj. Drugi to jest Rainbow Bridge, bardzo malutki, krótki, uroczy, ale nic specjalnego. A trzeci to jest Pasu Suspension Bridge. To jest taki most najbardziej ekstremalny, o wiele groźniejszy niż ten Husseini, który jest określany mianem najbardziej niebezpiecznego mostu na świecie. I myśmy się dzisiaj tam wybrali. Thank you.
dobra, przelazłem, ale to nie jest rozrywka dla każdego. To jest ciężki kawałek chleba, a dzisiaj jeszcze tak wiało. No i przede wszystkim ta droga tutaj, to jest odlot. Idzie się taką cieniutką ścieżynką na skraju przepaści. No, może nie jest to wysoka przepaść, ale zawsze można sobie kark skręcić. Także ktoś, kto tutaj nie lubi wysokości, boi się, ma lęk, to niech nie przychodzi. Ikoniczny wręcz napis Welcome to Paso, widziany z innej perspektywy, z perspektywy offroadowej. Welcome to Paso. Jak na wycieczce? Super! Wreszcie ciepło, nie? Tak, ale bardzo mi się podoba. Zerwie drut teraz. BHP mają fajne, nie? Fajne BHP. No nie jest to duży jeb. Jezioro, które powstało po tym, jak zeszła lawina i zamknęła strumieniowi drogę. Jak zaraz wyciągnął kiełbasę, to się zdziwię. Jesteśmy na Nautawarej, 3000 metrów nad poziomem morza. Jedziemy dalej do pięknych jezior. Jesteśmy cały czas w podróży, jest tu pięknie. Myśla, rób zdjęcie. Co? Minerały? Szlachetne kamienie. Tam jest gdzieś kopalnia i on tam wykopuje to. Taka kopalnia, wiesz, domowej roboty, nie? Uh-huh. No i potem za pomocą tej windy przerzuca je na drugą stronę rzeki. Niesamowite. Tak, to jest kamień plus te takie szlachetne kamyczki w środku, które oni później prawdopodobnie jakoś obrabiają. A tam jest więcej tych kopalń. Wiesz co, tam był samochód za tym mostem i była droga zrobiona do...
Dzisiaj jedziemy ze Skardu do takiego wodospadu. Jakieś 40 minut nam zostało i tu jedziemy dosłownie po pustyni, gdzie rosną drzewa oliwne, gdzie rzeka Indus płynie w dole, rzeka jest teraz turkusowa. Wszystko to tworzy klimat no, nie z tej ziemi. Coś pięknego. To tylko dowodzi temu, że Pakistan jest totalnie nieprzewidywalny. Że tutaj wszystko się może wydarzyć, każdy krajobraz, każde okoliczności przyrody, że się tak wyrażę. Super to wygląda. Road. Yes, it's like a hell. How can I describe it? At the top, just you know, like hell. Hanging rope. Yeah. Chyba najgorsza droga, jaką wjechałem. Ja nie jestem żaden offroadowiec, kurczę. A tu taki wist. Z 2000 na 2800. Zakrętów z 50. Jak ja stąd zjadę teraz?
Peter. Hello, I'm Chris. Nice to meet you. Nie, bo to się nagrywa. Prowadzą tą szkołę z mężem i sami wkładają kasę, to akurat mówię prawdę, sami tu pakują kasę, że on w ogóle ich nie dofinansowuje, więc co oni tutaj zbiorą od jakichś tam sponsorów? Type of tea. Oh my god. I don't know exactly. You know more than me. Ale robią dobrą robotę, kurczę. Ok, was, zostajesz tutaj. Będziesz uczyć. Pakistan, Zindabad, tak? Przeprawia się przez rzekę. Nie wygląda to solidnie, to coś, ale spróbujemy. Hey man, I'm your driver. It's just getting out. Drive slowly. You must like it. What's in game money? Nice. Thank you.
Ale zupełnie jak w tych fortach, nie? Jak się jedzie ulicą, to czasem widać takie stare domy prawie kwadratowe, pokryte gliną i na środku kominy wystaje. I to pewnie to. I okienko. Jednego z lodowców w Darkut. Dojdziemy do niego. Na pewno. Jest w miarę bezpieczne, nic na głowę nie spada. No i to jest po prostu kosmos. Za 40 km stąd zaczyna się Afganistan. Doszliśmy właśnie do lodowca, jednego z lodowców w dolinie Darkut. Mamy 36, poprawnie jak się mylę, ale mamy 36 km do Afganistanu. Czyli do korytarza wahańskiego. Tak jest. A może powiedz naszym kochanym widzom, jak się nazywa ten lodowiec? Właśnie tu nie ma. Aha, no właśnie, tu nie ma. Lodowiec tu nie ma. Także miejsce magiczne, nikogo tu nie ma, tylko my. Mieliśmy wielki problem, żeby tu wleźć, bo idzie się po lodzie i trochę ślisko jest. A wygląda lodowiec tak, proszę bardzo.
tym faktem, że będą mieli z nami zdjęcie. Bardzo głęboki bieżnik. Teraz to do drugiego. Sancho Panza. I Don Quixote. Don Quixote i Sancho Panza. Na razie to się film kręci. Ale całkiem duży, co? To były te. Nie ma, zawody, nie ma że popierdółka. W krykieta i w polo. On mówi, że w polo. Potem zrobimy sobie. Dzisiaj na Ferry Meadows, to jest taka słynna miejscówka w Pakistanie. I ponieważ są chmury, nie widać Nangi, to postanowiłem pokazać Wam taką wioskę, która tutaj jest obok. Świetna sprawa, bo ta wioska istnieje od iluś tam lat, całe to hotelarstwo i ten cały biznes przyszło potem. A ona została w takim niezmienionym stanie jak przed, nie wiem, 100 laty. Tutaj będzie mnie oprowadzał Islam, taki mój kolega, który tu mieszka. Mieszkał, urodził się tutaj w tej wiosce i potem zbudował hotel. Hotel się nazywa Diambre, tam mieszkamy. Więc przyszliśmy z Jimim i z Islamem, żeby nam pokazał tą wioskę, bo tutaj raczej nie jest mile widziane, jak się samemu chodzi i robi zdjęcia. Więc poprosiłem go, żeby nam to wszystko pokazał. Thank you.
razem. To Jola, ty też. Don't cry. Just laugh. I will laugh. Come and shout. Pokaż się do niego. Ja się popisz. So happy. Not like this. Agreement. Ma 2 miesiące na zrobienie strony internetowej. Ja się to oddaję kasę. Okej? So, goodbye guys.